W wieku właśnie w porównaniu z okresem 81 jesteś teraz rzeczywiście optymistą? To jest zawsze tak. Co do nas, ja myślę, że kategoria optymizm, pesymizm jest kategorią pozaracjonalną i ona, jak człowiek myśli, oznacza tyle. Ja wtedy mówiłem, my musimy przejść po nitce nad przepaścią. To jest ocena sytuacji, która brzmi pesymistycznie, ale ja wierzę, że my po niej przejdziemy i to jest mój optymizm. Więc ja i wtedy z tego punktu widzenia byłem optymistą i teraz. Wtedy myśmy mieli 5% szans, 2% szans. Teraz mamy 30, moim zdaniem. I ja znowu wierzę, że my te 30 wykorzystamy. Ale to, i to jest optymizm, to, że ja wierzę, to jest irracjonalne, niejako. Natomiast to, że mamy 30% szans, to są już szanse, które realnie można rozpatrywać jako szansę do wygrania tej historii. Czym ja mówię 30% szans, że w tym podejściu, w tym procesie to się dokona. Bo że się w ogóle dokona, to jestem pewien. Totalitaryzm nie może już istnieć, to jest jasne. Już go właściwie nie ma. Już można tylko przejściowo robić takie operacje jak stan wojenny. No, widzieliśmy, że to musi być przejściowe. Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że stan wojenny nie był powrotem totalitaryzmu. Był w pewnym względzie jego zaprzeczeniem. Bo właśnie totalitaryzm, ja o tym tu mówiłem, opiera się na współuczestnictwie i na kłamstwie. Tymczasem tu nie było ani współuczestnictwa, ani kłamstwa. Tu nam powiedziano jasno i wyraźnie. My mamy siłę i was, naród cały, weźmiemy pod buty, a wy nas będziecie słuchać. To w niczym nie przypomina totalitaryzmu. To po prostu zamach wojskowy i dyktatura wojskowa, które z istoty rzeczy są bardzo nietrwałe.